Znaczy już nagrywa, nagrywa się. Nagrywa Dobra. się. Witamy w drugiej części, żeby nie trwała tamta 2 godziny albo i dłużej. A też ludzie lubią oglądać takie krótsze z tego, co mówią, chociaż dla mnie to nie ma, No nie wiem, czy to tak. jest za problem, włączyć pauzę i czytam stop i obejrzę później, nie? Nie wiem, Więcej no dobra. wyświetleń zawsze. No. No to lecimy dalej z tymi pytaniami. Boldenon. 7-8 tygodni, 7-8 tygodni się rozkręca. Mit czy prawda? W jakim czasie on już zaczyna? Nie mówię tutaj o odczuciu takim własnym, że czuje Bolda, tylko kiedy on już daje nam benefity. I co w ogóle sądzisz o Boldzie? Czy to jest warte uwagi? Kurde, ciężkie pytanie, bo co ja sądzę? Ja sądzę, że jest. Oczywiście cały czas mówimy o sportach, bo wiadomo, do sportu. Tak, bo sportów walki, no to wiadomo, że nie Nie, nie, nie bardzo. Boldenon. Boldenon to lek dla koni jest, to tylko Boldenon. No. Kurde. Więc co powiem ci tak. Jeżeli metabolit danego środka już jest w organizmie, to on już działa. Testosteron po przybiciu od razu, jeżeli on się uwalnia z estru i krąży sobie i się przywiąże z odpowiednim, jego molekuła się przywiąże z odpowiednim receptorem, on już działa. Boldenon po przybiciu, on już działa po prostu. Problem jest z tym, że ludzie właśnie oczekują od Bolda, że on będzie działał. Wiesz, że to nagle będzie super silny i super duży. To mi się wydaje nie w tą stronę, bo ogólnie to nie jest środek do krótkiego cyklowania, bo jego nie trzeba krótko cyklować. Jego można ciągnąć długo. Tylko czy to ma sens? Uważam, że są lepsze środki, mniej szkodliwe, mniej wpływające na pewno na hematokryt po prostu, niż Boldenon. I wiesz, każdy środek ma jakieś sajdy. Ktoś powie, Michał, no to co za ma z Bolda? Ja bym powiedział deka. No tak, ale deka powiedzieć, że nerki i można mieć obniża dopaminę i tak dalej. No, no tak, no ale każdy sok coś ze sobą niesie, jakieś konsekwencje. Ja uważam, że pod sporty sylwetkowe można stosować lepsze środki niż Boldenon. To jest moje zdanie. Nie używałbym Boldenona tak jak teraz każdy może nie jest taka moda. Boldenon to zbija E2, estradiol zbija, bo to on ma taki. Ktoś usłyszał takie stwierdzenie, bo on się konwertuje do ATD. Tak już mówię ATD. On się nie konwertuje do ATD, tylko ATD to jest metabolit Boldenone i on blokuje enzym aromatazy w tkance tłuszczowej. Więc jeżeli jesteś bardziej dany, to ci bardziej zbije, w cudzysłowie, no dosłownie zbije estrogen, ten Boldenon. Ale były prowadzone badania, to obserwacje, nie wiem, czy to były badania, czy to jedynie obserwacje, to wiesz, chodzi o to, że było stwierdzone, że ilość Boldenone, którego trzeba bić, aby realnie zbijać estro w dół, jest duża, bo tego ATD nie ma tak wcale wiele w tym Boldenone. I zauważ, kiedyś, jak parę lat temu, nikt nie mówił o tym, że Bold zbija estro, tylko każdy mówi, że po Boldzie idzie estro w górę, no bo idzie. A teraz nagle zbija estrogen. Ja się zastanawiam, co tam w tym Boldenonie jest takiego, że on zbija estrogen. Bo dla mnie bardziej dihydrotestosteron, maseron będzie zbijał estro No tak. niż Boldenon. Więc to jest może moja teoria spiskowa, ale wywodzi się ona z czasów, jak jeszcze Malay Tiger była taka firma, nie wiem czy dalej jest, produkowała Klenox. Taki O super Klenox. kurwa, klem. Taki super klenbuterol, który klenbuterolem kompletnie nie było, nie miał nic wspólnego z klenbuterolem. Ale ludzie kupowali, bo trzęsły się ręce, bolała głowa, była potliwość i tak dalej. Czyli były wszystkie sajdy. Kiedyś ludzie kupowali Trenbolon, bo był brązowy, tak, brązowy olej, bo to tren. Były, Kaszlało. tak, była duszność i coś jeszcze było. Duszność i jeszcze jeden sajd był po trenie, teraz zapomniałem. I ludzie po to, i te trzy się, tak, i prolaktyna rosła w górę, przepraszam. I po to ludzie kupowali, dlatego ludzie po sajdach poznawali Boldenone, tak? Że wróć trembolone. A to tak nie działa. To tak nie o to chodzi. Trzeba wiedzieć, jak działa dany środek,
i po pozytywnych skutkach. Pozytywnym skutkiem Boldenonu jest to, że ty jak bijesz Bolda, to już po tygodniu czy półtora odczujesz, że jak masz robić uginanie na biceps, to masz taką syntezę azotu w mięśniach, że ty nie zrobisz 6 powtórzeń po prostu. Tak jak po dobrym, jak po antku, jak jest za dużo anapolonu, no nie zrobisz. Jest tyle azotu w mięśniach, że mówisz, ja pierdę, no nie ugnę więcej. No to jest, tu o to chodzi. Wydolność siada, hematokryt idzie bardzo w górę na boldzie, a jak ludzie mieszają jeszcze Bolda, a widziałem was losy, Bold, Trenbolon, oczywiście Anapolon. Ktoś napisał na jakimś forum, ostatnio czytałem na Facebooku, o, ale to jest, a wróć, to nie, ktoś zrobił środek, mieszanka trenu i antka. I tam, ole, będzie kopało. Mówię, o, będzie kopało po sercu chyba. To kisiel leci. Bo anapolon jest lekiem na niedokrwistość. Jeżeli ty masz, nie masz niedokrwistości, będzie miał nadkrwistość. Ilość czerwonych krwinek po prostu, wiesz, problemy z żelazem. Do tego dojdzie Boldenon, który robi hematokryt w górę. No jest problem, nie? Tylko, że ludzie, wiesz, ludzie, znowu zbaczam z tematu, ale taki już jestem. Taki mój urok. Ludzie patrzą na sajdy z zewnątrz. Czyli włosy lecą, trądzik, a nie patrzą, co się dzieje tam, w środku. Bo to, co na zewnątrz, to naprawisz. Wiesz, giną no sobie, tak. Ale nie wytniesz, ale jak, jeżeli twoje serducho już lewej pompuje po prostu, następuje przerost lewej komory, to co z tym zrobisz po prostu? Już nie mówię nawet, że nie sprawdzają profilu lipidowego, prawda? No będziesz jemu nic nie jesty. A tam LDL wypierdzielony tak, że masz żyły, że mają prześwit jak, nie wiem, jak wiesz, jak wtryski w Mercedesie. A jak już nawinąłeś temat hematokrytu, bo to też mi się przypomniało, dosyć częsty teraz jest problem, jak zbić hematokryt? Teraz się powiela takie pytanie. Najskuteczniej jak to zrobić jest? To jest upust krwi. Najskuteczniej. Upust krwi. Jednak ma to swój minus. U większości ludzi organizm będzie doprodukowywał to, czego brakuje, czyli jeżeli ty upuścisz krew, organizm będzie doprodukowywał. I może być w konsekwencji tego, możesz doprowadzić, że będziesz jeździł tramwajami za darmo, bo będziesz musiał tak często dawać krew, że dostaniesz kartę krwiodawcy po prostu. Jeżeli ktoś to krew od ciebie przyjmie, prawda? A z takich normalnych środków to jest natokinaza na pewno, IP6, grapefruit, tylko nie blisko treningu. I daleko tak od soku, żeby go nie stosować z sokami, którymi, z lekami szczególnie. IP6, natokinaza, grapefruit, cynk bodajże było, nie wiem czy kurkuma, to nie myśleć, no i witaminka C, żeby była w miarę soku, no i woda, dużo wody po prostu. Ale akard, który ma, powoduje to akredytację? Akard działa przeciwzakrzepowo. Ale nie czyli to nie ma powiązania. Czyli to jest tak, jeżeli jesteś na bombie, no to jedz sobie ten akard. Jedz sobie, bo jeżeli nie, wiesz, no to nic się złego nie stanie, prawda? Ale on spowoduje, że nie umrzesz, ale nie obniży ci hematokrytu. Czyli spowoduje, że nie będzie zakrzepu, ale nie obniży ci hematokrytu. I nie 150 mg. Nie, bo nie. Są mniejsze. Tak. Dobra, o Bolda się zapytałem. Jocha HCL, jak długo suplementować można? Jak długo można suplementować? Czy trzeba robić przerwy, że nas mocniej później kopnie? Czy raczej to tak nie działa? To chodzi o downregulację receptorów. A jeżeli zależy nam na usuwaniu tkanki tłuszczowej, tak mówię po polsku, powiem tak, jak na YouTubie się mówi, jeżeli zależy nam na beta-oksydacji w takich opornych miejscach i w tej szarej tkance tłuszczowej, dobrze mówię, dobrze, to należy to cyklować, ponieważ tam receptory się szybko nasycają. 2-3 tygodnie można tak na siłę pociągnąć i wtedy trzeba by zejść, żeby on się, wiesz, odblokował się receptor, żeby nie było regulacji w dół i wtedy znowu wejść na jożkę. Przepraszam. Ale były badania prowadzone i z obserwacji też wiem, że jeżeli osoby już są w miarę docięte, w miarę, no widać im brzuch, tak jak u mnie, widać brzuch, to stosując jochę, można stosować ją dłużej. Dłużej po prostu, bo ona, wiesz, tak się jak działa, prawda? Wysycenie receptorów jest dużo później niż w tkance tłuszczowej szary, opornej. Może mówię? Jest dużo później. Wiesz, przykładem jest na przykład
salbutamol, dobrze mówię, sali. Salbutamol. Jak nagrywałem wczoraj film, przepraszam, to nawet sobie to przypomniałem, tylko to zapisałem tam, że były prowadzone badania na temat sali i nie widać efektu u osób otyłych. Tak, że osoba, która ma dużo tkanki tłuszczowej, stosowanie sali nie przełoży się u niej na redukcję wagi ciała. Po prostu nie zadziała tak po prostu. Ale u osoby, które są, czy masz mniej body fatu, tym będzie bardziej działało. Z Jochimbiną wydaje mi się, że jest podobnie. On działa na te same receptory, tylko trochę innej strony. Ludzie na przykład stosują Jochimbinę razem z sali. Ja uważam, że to nie jest super rozwiązanie. Tak samo z efedryną na przykład. Ludzie, o, jocha i efedrynę razem będziemy jeść. No, a swoje serduszko ci podziękuję wtedy. Można to jeść, tylko na przykład można zrobić tak, że efkę jesz rano, a jocha jest wieczorem. Pytanie, czy jest sens? Chcę być po południu. Mi się wydaje, że sensu nie ma po prostu. No, dla Kowalskich. Przed zawodami, sam wiesz, robi się różne rzeczy, żeby osiągnąć cel. I często na pograniczu takich dziwnych rzeczy, niezdrowych, bo sport nie jest zdrowy, szczególnie zawodowy. Ale zwykły Kowalski nie potrzebuje po prostu. Nie potrzebuje. Nie? I ja bym cyklował. O, puentując mój wywód, jochę bym cyklował. A problem z jochą jest taki, jeszcze to wrzucę, że ludzie jedzą za dużo jochimbiny od razu. Tak jest ze wszystkiego. Ma dawkę, przypuśćmy, tam jest 25 mg, on wpierdzieli to, idzie na trening. I nagle, wiesz, lęki, nie? Jakieś takie, co się dzieje, wiesz? Nie wiesz, o co chodzi, a trzeba powoli. Bo trzeba, chodzi o to, żeby wyciągnąć maksymalną ilość benefitów przy jak najmniejszych sajdach. Tu jest cały klucz. Jak wiadomo, zawodnik ma inaczej, on ma w dupie sajdy, no taka prawda, ty masz mieć cel. I choćby miał się zesrać, to tak zrobi swoje po prostu. Ale Kowalski nie potrzebuje tego. Kowalski potrzebuje jak najmniej sajdów po prostu. Bo sobie w większości nie ogarnie tego, bo nie ma koło siebie komatego trenera, bo taka jest prawda. Jak masz komatego trenera z zawodnikiem i coś się trzęsie, to on ci powie, słuchaj, załatw sobie to i to, to ci zbije tamto i tamto i będzie git po prostu. I się wyciszysz, nie? I się zapal sobie lolka. Ale większość ludzi nie ma koło siebie komatych ludzi, większość trenerów, a próbują się, wiesz, teraz tak samo jak z salbutamolem. Przeczytam dawka sali do 32 mg dziennie. No i chłopaki się rzucają na 32 mg dziennie. No ja pierdyle, przecież to, jak zjesz 16 mg na raz, pierwszym razem, to ty no tak. Pataczki dostajesz po prostu. Po co to, skoro ten receptor i tak będzie działał przy 8? Rozumiesz, tak, czy na 6, i tak 4, i tak będzie działał, nie? I tak będzie działanie. Termogeneza tak jak ze wszystkim, z dawkowaniem testosteronu i ze wszystkiego. Tak. Ludzie myślą, że czym więcej testa, tym lepiej, a to tak nie działa. Testosteron nie jest najsilniejszym anabolikiem. Testosteron powinien nam podnosić estrogen, bo estro jest anaboliczne. Ale stosując więcej niż testosteron, czyli powiedzmy dwa środki, też powinny być tyle, by estro było wysoko, by cała nasza gospodarka hormonalna, o ile można użyć tego słowa, była ok, a potem dochodzi anabolik, czy to będzie, wymyślam teraz, czy to będzie nandrolol, czy to będzie antek, czy to będzie metka, to ma robić główną robotę. Nie test sam w sobie, bo te środki są silniejsze, więc bez sensu jest napierdzielać gram testosteronu, do tego dopierdzielić jeszcze 100 mg mety, kiedy ten sam efekt można osiągnąć, jedząc 200 mg teścia, to 300 tygodniowo i 50 gram mety, ponieważ ta meta się przywiąże z receptorem, bo będzie wolne, będzie mówił, chodź do mnie, nie? A tak, jeżeli ty dasz teścia, to zalejesz, to jest bardzo uproszczenie, upraszczam, te receptory po prostu. Nastąpi downregulacja, dlatego częstym błędem też jest to, że ludzie mają bombę, nie klepie już, jest stagnacja tak zwana, to on podnosi bombę i podnosi, i podnosi, i podnosi. Testosteron jest anaboliczny, kortyzol jest kataboliczny. Jest taka winda tutaj, a tu jest receptor. I albo wchodzi jedno, albo wchodzi drugie po prostu. I razem nie mogą. Jest stan, ale w organizmie jest stan albo anaboliczny, albo kataboliczny stan jest. I jeżeli ty cały czas robisz anabolizm, to kortyzol, on się podnosi, jest go coraz więcej w organizmie. On chce w końcu, wiesz, wejść tam. I nie pozwala nam rosnąć. A ludzie więcej teścia. I wtedy jest więcej kortyzolu po prostu. I wiesz, i organizm sobie jobla, i ludzie nie rosną.
I to jest to, co powiedziałeś wcześniej, w poprzednim tym materiale, odnośnie tego, że byłeś na mostku. Wysyciły się receptory, organizm się uspokoił, delikatnie poszło w górę, zacząłeś rosnąć. Tu o to chodzi. No, dokładnie. Chciał chłonąć, a tak jakbyś był, wymyślał teraz, jadł pół grama testa, potem grama testa, nie rosnę, półtora grama testa i dalej nie rosnę. Dalej nie rosnę, nie? A to schodzi z dawki, odpoczywasz, organizm odpoczywa, idzie w górę wszystko. No, ale niektórzy właśnie jeszcze żyją w takim przekonaniu, że no, coraz mniej ich... ciężko ludziom, bo oni myślą w ogóle, zejdę z dawek, od razu będę gorzej wyglądał, gorzej się czuł, mniej siły, wszystko gorzej. Ja tam kręciłem swoje vlogi i ja zanim mówiłem, że wchodzę na mostek, to ja dla mnie mówię, to jest mostek, tylko to jest na papierze, nie? Bo ktoś tam, a co z treningiem, co z dietą? Ja mówię, wszystko zostaje tak samo, mówię, napierdalam dalej i normalnie progresowałem przez cały ten okres. Nic się nie zmieniło, nie? Trzeba mieć świadomość tego, że ty nie... Oczywiście sylwetka troszkę tam zmiękła, nie? Jest taki się, jak to się mówi, fluffy się trochę zrobiło, ale nie aż tak, że nagle ze mnie poleciało 10 kilo, odechciało mi się ćwiczyć i wszystkiego, nie? Po prostu to jest kwestia podejścia, nie? Właśnie chciałem to powiedzieć, że trzeba mieć świadomość i ty masz świadomość, że ty masz cel. Masz cel. Twoim celem nie jest wyglądać dobrze 3 miesiące przed zawodami, tylko na zawodach. Tak. Tu masz cel. Więc jak te 3 miesiące przed zawodami będziesz lekko sflaczały, gdzie tam wyglądasz lepiej niż większość ludzi, których znasz, więc mówisz sobie, tu mam to w dupie, bo ja tu mam cel. Tak. A ludzie są na bombie, tak zwane zwykli kowalscy, i on musi cały czas wyglądać dobrze, bo nie ma celu. Rozumiesz? On cały czas musi być pękaty, duży, silny, bo to wiesz, to jest też z głową, to są zaburzenia psychiczne. No. Ja mówię poważnie teraz, to są zaburzenia psychiczne, na ten temat prowadzone były badania, że to się ludziom się odkorbia po prostu, że ich, że jakby oni muszą teraz super wyglądać. Cały czas nie muszą, bo nie mają celu. Mieliby cel, to wiedzieli, że są przygotowania, że są odpowiednie makrocykle treningowe, tak samo jak w trójboju, we wszystkim. Masz cykle treningowe i ty masz, progresujesz, stajesz się coraz lepszy, coraz lepszy, coraz lepsza, aż dojdziesz do celu. A jak nie masz celu, to ty cały czas chcesz być najlepszy po prostu, a nie będziesz, bo w końcu się rozpieprzysz, nie? Się rozpieprzą i stąd są takie przykłady, że potem gadasz z chłopakami, mówisz ty, a ty już nie trenujesz, bo wyglądasz jakbyś wyszedł, wiesz, ze szpitala po prostu, bo on znika. On jest na bombie, rozpieprzy się coś, w końcu siądzi, nie wiem, bark mu się coś, mięśniowa kontuzja albo co gorsza, z dekrem coś się stanie, go już znika zupełnie, wiesz, się, wiesz, chud, nie ma go, nie? Bo nie ma celu. Bo jest... Myślę, że też jest taka presja internetów, że wiesz, oczywiście, trzeba cały czas wyglądać i tak. Jest taki ciekawy zawodnik, nie pamiętam imienia, nazwiska, wiem, że to był Rusek, z takim warkoczem, on często te włosy farbował, nie wiem jak teraz, wygląda raz na różowo, ale on treningowo tak siedział na ciężarach 220, 260, taki przedział, jedzie na zawody 375. A treningowo nie miał w ogóle takiego ciężaru na plecach, nie? Może gdzieś tam miał, nie? Ale no po prostu tak rozplanował ten cykl sobie, ten makrocykl, że to jest to samo z treningiem, nie? Że niektórzy muszą... ja też mówię, no kurde, patrzę, przeglądam, mówię, no ten kurwa, 6 tygodni do zawodów zajebiście już wygląda. Ale zawsze sobie tłumaczę, no zobaczymy, jak będzie na scenie, nie? Tak. Że scena zweryfikuje. Wszystko weryfikuje. Jak ja rozmawiam z chłopakami, którzy startowali i wszyscy mówią to samo, mówi Michał, to jak ty, idealnie jest, kiedy tydzień, dwa, ty już masz formę, żeby tam dotrzymywać. Ale to naprawdę, mówi, taki Tomek mi mówił bodajże, tu ode mnie, mówi Michał, to jak stajesz na dzień przed sceną, jak ty stoisz, to ty widzisz, że albo się zmieniasz na pozytywne, albo na negatywne. Bo potrafi znaleźć tak ekstremalna zmiana, Michał, ty patrzysz dzień przed zawodami i mówisz, ja pierdolę, no bym dzisiaj wyszedł, to bym wygrał, ty. Ale ładujesz się i nagle patrzysz, ja pierdolę, giną żyły, ty, co jest? Ty? I to jest scena. I scena weryfikuje wszystko po prostu. I tu jest cała mądrość właśnie, tak jak wspomnieliśmy, trenera, nie? Który ogarnia pod scenę, żeby się nie spieprzyło. A czasami ludzie próbują, tak jak ja tam rozmawiałem z chłopakami, którzy startowali, że mieli tam różnych coachów i mówią, chcą ulepszyć coś, co jest dobre i się spieprzy po prostu. Nie? Tu trzeba mądrości dłużej w tym. No ja zawsze powtarzam, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Jak jest dobrze, to jak najmniej kombinacji. Tak, tak. Ogólnie znaczy, we wszystkim... Kiedyś,
Zawodnicy u nas właśnie w sportach sylwetkowych kiedyś było takie przekonanie, już teraz powoli od tego odchodzą i jest większa świadomość. Wyglądali dobrze, tydzień do zawodów. No to tak, tydzień do zawodów, no to co? Woda razy dwa, sól razy dwa. Nagle powiedzmy z 6 litrów 12, sól jak ktoś solił 10 gram to 30-40. No i po co, nie? Teraz te, ja tak sam robiłem. Wiesz, po co zwiększać tak tą podaż? Nawet wtedy nie piłem tyle tej wody, ja piłem może 3 litry, ale przeczytałem tam, że trzeba pić minimum 12, nie? A po co? Jeżeli ja bym zwiększył 30-40%, to i tak to już jest więcej, nie? Tak. Po co w tyle siebie tej wody pchać? A teraz jednak ci zawodnicy już mają większą świadomość i te takie mniejsze są te różnice. Sam fakt, ja nie wiem, jak ty się przygotowujesz, ale jeżeli chodzi o wypłukanie glikogenu, żeby był rebound, wiesz, żeby było odbicie. Kiedyś było tak, to ja tam też historii chłopaki opowiadali, że do zera glikogen, do zera węgle zerowali. Nie? Tak, tak. Też tak ale było, to jeszcze było, przepraszam. Chodzi się z tego już. Już tego nie ma. Już te węgle mają być, no muszą być minimalnie. I ta sama woda musi być. Jak jesteś odwodniony, to się nie nabijesz. To się nie stanie po prostu. Musisz mieć wody w organizmie, troszkę trzymać, prawda? I tak samo węgle tam, nie chcę wymyślać ile gram dziennie, bo to każdy inaczej, ale powinny iść. I dopiero jakie ma być to odbicie, no to ona następuje przed, a nie, że ty wycinasz do zera sól, 3 dni przed zawodami sól do zera, węgle do zera, wszystko do zera. Mówię, o, no, czemu, nie? Ludzie się tak A męczą. Dużo zawodników jest takich właśnie, że tydzień przed zawodami wyglądają, no i w dniu zawodu, no i patrz jak jest. No i zobacz, wyglądałeś no. Tydzień przed? No to po co zmieniać? To trzeba było się posmarować brązerem. Najgorsze jest to, że ludzie nie wyciągają wniosku. Rozumiesz? No. W następnych zawodach zrobię znów to samo, bez sensu. Tak, tak. Mówisz, ty, tylko tydzień przed wyglądałem super, a co robiłem? A robiłem tak i tak. No to spróbuję tak do zawodów, nie? No. Jeszcze z tą wodą to też było tak, że na przykład, no, że się nie pije, ładują 10 worów ryżu, woda nie leci, jelita, blok. Bebzon wypierdzielony po prostu, bo kibę zapchany. Dobra. Tłuszcze w posiłku potreningowym, plus dodatkowo leci insulina. Powiedzmy ale te tłuszcze rzędu. Krótka, tak, tak, krótka. A te tłuszcze też nie jakoś tam 50-40 gram, powiedzmy 10-15 gram w posiłku potreningowym, do tego 4 jednostki insuliny, do 100 węgli. Czy taki zestaw się sprawdzi? Czy raczej byś nie dawał tłuszczy do insy? Kurde. Ciężki temat. Bo cokolwiek nie powiesz, to powie źle. Ktoś się doczepi. A... Bo teraz też taka moda weszła. Też to pytanie nie takie, powiedzmy, z byle kąt, tylko właśnie zauważyłem, że kiedyś było, wiesz, że insulina ble, tam tłuszcze jak najdalej, a teraz już tak właśnie jakieś niby lepsza pompa na treningu, to dają właśnie z tą insuliną, bo też tam nie zaszkodzi 10 gram. Wiesz, 10 gram węgli to nie... Ja powiem, odpowiem tobie tak. Z obserwacji moich, jak ja znam ludzi, z którymi trenowałem na żywo, rozmawiałem z nimi, i naprawdę też ich znacznie nie będę wymieniał, bo to po co, może by nie chcieli. Każdy jadł węgle i białko, do tego wiadomo szła kreatynka, EAA i tak dalej. Każdy. Tam nie było mowy i hydroizolat, najlepiej jak idzie. Nie było mowy o tłuszczu. Jeżeli jest taka moda, powiem ci szczerze, nie mam wiedzy na ten temat, czy faktycznie to zaszkodzi, czy pomoże. Nie wiem, nie interesowałem się tym nigdy. Wydaje mi się, że ja bym tak nie kombinował. Ale jeżeli się okaże, że ktoś powie, ty słuchaj, ale masz takie badania i zobacz, faktycznie, bo to działa tak i tak, tu działa, enzymy takie działają, no to faktycznie, no tak jest. Mi na dany moment wydaje się, że zostałbym przy węglach z białkiem. Inaczej jest, kiedy nastąpi spadek cukru po insulinie, bo to jest, wiesz o co chodzi, jeżeli ty masz za mało węgli, weźmiesz się przypierdzielicie, nie? No to wtedy jak ten tłuszcz wydłuży jakby trawienie tych węglowodanów, tylko wtedy jaki sens jest taki, lepiej więcej węgli wpierdzielić po treningu po prostu. No, albo mniej insy. Albo lepiej w tą stronę. No, wiesz, też pytanie jest, można zastosować dwa rodzaje insuliny na przykład, a to też przy drugim posiłku, jaki posiłek jest. Bo czasami jest tak, że ludzie zjedzą trochę węgli,
po treningu i przysypiają, jakby wiesz, nie? Że albo ten cukier im nie spada mimo wszystko, a nie chcą pić więcej insuliny, więc są takie patenty, że bijesz dwa rodzaje insuliny, tam jest Novorapid i Humolin R, dobrze mówię? Tak. Muszę sprawdzić, żeby ten trochę dłuższą insulinę, żeby ona później wchłonęła to. Czy to jest sens? Tak robią. Tak ci powiem, tak robią. U mnie, ja nie prowadzę zawodników scenicznych, więc nie wiem, czy to jest si zdrowotnie. Tak? Mi się wydaje, że można by zrobić to inaczej, ale chłopaki robią i to działa u nich. Działa. Mhm. Czy zapłacą za to fakturę kiedyś? Możliwe. Nie? Mhm. Tak, jako ciekawostkę mówię, nie mówię, że to jest jakoś wiążące, bo no, nie mam wiedzy na ten temat, czy ten tłuszcz faktycznie pomaga. Mi się wydaje, że przeszkadza, ale to mi się tylko wydaje i może się okazać, że jest inaczej. A jeszcze jak już rozmawiamy o insulinie, widzisz zastosowanie na przykład w sportach siłowych insulinę i hormon? O. Tak. Na przykład ja powiem ci, że jak ja się szykowałem w zawodach, jak się szykowałem na zawody trójbojowe, stosowałem insę gdzieś tam w końcówce, żeby bardziej się naładować, żeby więcej tego jedzenia tam przerobić, to zaczęła mnie łapać ten, w dłoniach, zaczęły mi dłonie puchnąć i już mi gdzieś ten chwyt puszczał. Po prostu mi zaczęły puchnąć ręce, zacząłem łapać wodę i dla mnie to było na minus, nie? A nie szło tego jakoś tam dużo, bo to dziennie krótkie szło tam od 6 do 10 max, mówię dziennie. No. To nie jest dużo. No nie, mówię, że to nie jest dużo, nie? Już gdzieś tam odczułem na chwycie, a może to było, wiesz, może ja to zwaliłem na insulinę, a może czynnik był jakiś inny. Wiesz co, hormon na pewno regeneracyjnie by pomógł. Ale tu uważam, że pepki by się sprawdziły również. Dobrze, jak nie lepiej, ale to jest już osobny temat. I też peptydami bym krótkie peptydy, tak zwane, czyli COC bez DAK-u, wielki PRH6, krótko wiesz, strzał, nie? Żeby regeneracja była szybsza. To się sprawdzi się na pewno. Wiem, że chłopaki stosowali insulinę przytrenigowo, bo czuli się po tym silniejsi po insulinie, że to wpływało na nich, że byli silniejsi, byli bardziej naładowani, tacy bardziej, wiesz, że mają więcej mocy. Wiem, bo rozmawiałem z paroma gośćmi, ale czy ja widzę typowo zastosowanie insuliny w tym kierunku? Mi się wydaje, że to jest dodatek, bardzo duży dodatek. Bardziej bym szedł w kierunku regeneracji, czyli growth hormonu. Przecież insulina też działa regeneracyjnie, no bo ona jest transporterem, prawda? No takie pytanie widzisz, to można rozkminiać teraz, ja tylko też dawki jakie, nie? No właśnie, nie, no mówimy o takich, bo wiesz, wiadomo, jeżeli ktoś walnie 10 jednostek hormonu, no to nie wiem, czy to jest potrzebne przy powiedzmy nie. sportach siłowych. Na nie, chłopaczka absolutnie. Powiedzmy 85-90 kilo, nie? O właśnie, jest kosmetyczna taka dawka, właśnie 2,5, myślę, że spoko. Tak, może regeneracja. Ma być regeneracja na wysokim poziomie, na jak najwyższym. On ma się wyspać, być silny, niepozrywany. Dlatego w trójboju to BPC bym walił rękoma i nogami po prostu. Profilaktycznie. Nie? A jeszcze jak rozmawiamy o hormonie, to mam takie pytanie. Często się przyjmuje tak, że dobra, ktoś zaczyna hormon, aha, no hormon, no to jak do hormonu? Do hormonu się przecież bierze tę trójkę, to trzeba tę trójkę brać i już zaczyna ktoś jeść tę trójkę. Ja podchodzę do tego w ten sposób, że biję powiedzmy hormon i jeżeli idę zbadać tarczycę, jeżeli wszystko jest ok, no to nie wrzucam tego, to po co? Bo po co mi to? To po co, dokładnie. Właśnie większość osób, aha, dobra, no to hormon, no to 25. Te trójki, no bo się leci do tego, nie? Ale po tak co? Się przyjęło. No wiesz, właśnie. No ale po co? Ja uważam, że to jest niepotrzebne. Pod badania robimy wszystko. Wszystko pod badania po prostu. Bo też inaczej jest, jak ty bijesz 15 jednostek hormonu, a jak bijesz 5 jednostek hormonu, wiesz. I co? Ale ja znam jeszcze dwa osoby, co, no nie będę mówił jakie, ale bardzo w naszym kraju takie dobre, co brały 12,5 hormonu jednostek dziennie, Chińczyka, ale dobry Chińczyk. I też nie potrzebowali stosować dokładnie syntetyka z zewnątrz, te trójki, nie? I tu o to chodzi. Tu o to chodzi. Pod badania wszystko. Wszystko pod badania. Ale wiesz, na Facebooku najpierw pisać jest, słuchaj, no jak potrzebujesz hormon, to też te trzy. No i przy okazji to ja ci powiem, że ja mam, nie? Wiesz, to tak się składa. No przypadkiem zupełnie tak wyszło. Wiesz, to jest śmieszne, ale kurde, prawdziwe. Więc
Wszystko pod badania robisz. Tak, probiotyki, tak jak mówiliśmy wcześniej, na pierwszym, wszystko pod potrzebę. Pod potrzebę. Cykl rozpisuje się pod cel. Ja dostaję mnóstwo pytań, na które nie odpisuję, nie odpowiadam, mam je z zaproszeniem w dupie. Michał, ile mogę ciągnąć cykl? Ale to, mówię, kurde, ale po co? Jaki ty masz cel? Bo cykl stosuje się do celu. Masz cel, trening, michę i na końcu jest bomba. I tak dopasowuje sobie bombę, żeby osiągnąć cel. Jeżeli masz cel, nie wiem, być silniejszym, to są inne środki, inaczej masz plan treningowy rozpisany, makrocykle treningowe i inne środki będą szły, prawda? A jeżeli chcesz mieć hipertrofię, chcesz rosnąć, to wiadomo, że na początku jak wejdziesz na bombę, to będziesz szedł siłowo. To tak działa zawsze, prawda? Wchodzisz na cykl, idzie siła. To wykorzystaj to w ten sposób, że nie twój plan będzie bardziej nastawiony na wzrost siły, aby potem ta siła się przekuła jeszcze, żeby były bardziej aktywowane wysokoprogowe jednostki motoryczne, żeby rósł bardziej po prostu. A to plan trzeba, środki pod plan się pod cel, przepraszam, się dobiera. A żyjemy w takich czasach, że naprawdę non stop pytanie, ile czego i jak długo. Właśnie ostatnio do mnie chłopak trafił na prowadzenie i mi wysyła suplementację, bo tam wysyłałem makiety suplementacji, tak przewijam. Połowy suplementów to w ogóle nie znałem. Co to jest, nie? Zeolit, Tripala, coś tam. Ja się go pytam, słuchaj, bomba skromna tam, testosteron i chyba tam coś MPP, jakieś zleciało. Ja mówię, badania zrób. Mieszkam w UK, nie mogę. Mówię, aha. No. Ja mówię, a tobie coś jest? Mówię, ty na coś chory jesteś? On mówi, że nie, że się dobrze czuję. Ja mówię, to po co, mówię, ty tyle do tego stosujesz? Ja mówię, słuchaj, daję sobie rękę uciąć, że ucinasz 70-80% tej suplementacji, idziesz na badania i się nic nie zmienia, a zostaje ci 1000 zł w portfelu. Mówię, nie chcesz tak? Ale mówi, woli dmuchać na zimno. Ja mówię, słuchaj, u ciebie jest tak, suplementy, leczenie, i napisałem mu diagnoza i pytajnik, a powinno być, mówię, diagnoza i dopiero leczenie, zapobieganie, nie? Tak. No kurde, ale zrozumiał po dwóch dniach, wiesz co, jednak masz rację i mówię, skończy to, co... To jest też wina internetu, wiesz? Bo jest pimpowane wszystko, musi brać to, tamto, siamto, sramto, owamto, to super działa na to, to super działa na to, tutaj ci podniesie dopaminę, tu ci podniesie serotoninę, tu GABA, tu to. Tak naprawdę, jakby się tak zastanowić, to większość neuroprzekaźników przy naszym normalnym jedzeniu, takim normalnym, mówię nie stricte zawodniczym, że masz jakieś kursy przed startami, ale przy normalnym jedzeniu nasze jelita sobie doskonale z tym poradzą po prostu. Jesteśmy w stanie mieć neuroprzekaźniki pod odpowiednim, na odpowiednim poziomie. Problem jest tego typu, że ludzie chcą na siłę coś wrzucić, wiesz, żeby czuć się lepiej, nie? A to tak nie zawsze działa. 14. Ja przeliczyłem sobie teraz swoją suplementację akurat. Mam 22 suplementy stosuję, ale na jelita, słuchaj, jeżeli bym nie miał problemu z jelitami, a dużo stosuję takich ziółek, nie? Jakieś zioła z kminku, to też liczę. Tak. Kolące, ja to też liczę, nie? Ale gdybym wywalił właśnie te, to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. To zostaje 12 suplementów. No ale mówię, to jest witamina C, tego typu rzeczy, nie? To myślę, że jeszcze nie tak dużo, magnez i tak dalej, nie? A masz jakieś ekstremalne takie, w sensie nie magnezowe, nie witaminowe? Chodzi mi o to, czy masz jakieś takie, coś wymyślonego, takie, nie wiem, Alpha GPC na przykład, masz coś takiego? Nie. No, na przykład mam to Cascara Sagrada, czy Colostrum, to takie... A reszta to potas, witamina D, C, B12, kwas foliowy. Dokładnie. O to chodzi, że a ludzie, ja na przykład przychodzą do mnie faceci, tam koło 40 przyjdą, i mówisz, że on ma własną firmę. To ja się pytam, słuchaj, ale chcesz jakiś suple w cudzysłowie na głowę? Pytam się, nie mówię, masz brać, tylko ale co da? No będziesz miał lepszą koncentrację, będziesz mógł się lepiej skupić, regeneracja układu nerwowego będzie troszkę szybsza, będziesz lepiej reagował na stres i tak dalej. Jeżeli chcesz, to ja ci napiszę, co masz brać i tyle, a nie, że przyjdziesz ty i masz brać to, oczywiście z moim kodem, to i tamto, że musisz to kupić. Oczywiście ja mam swój kod, ale mam też lustro, rozumiesz?
Ja potem wieczorem idę, patrzę w lustro, nie? I ja mówię, kurde, trzeba być człowiekiem po prostu. Ja to kiedyś właśnie mówiłem w jakimś tam poprzednim moim materiale, też właśnie chłopak do mnie trafił i suplementacja też taka lista. Ja tam patrzę, że to no, chyba na jakiejś bombie. Ja mówię, nie wypisałeś mi środków. A on mówi, że nic nie bierze. Ja mówię, kto cię prowadzi? A on powiedział, kto prowadzi i mi każe, ja mówię, to czemu tyle tych suplementów? Bo mi ten trener każe z jego kodu kupywać suplementy. Ja mówię, Boże. Nie, mówię, wywal to wszystko, nie? No, mówię, po co ci to? Mówię, po co ci to? On tam Astragalus, chłopak, leciał, nie? I Po wiesz, co? takie rzeczy. Bo trener dostanie 5 zł? 5% czy tam 7%? No właśnie, no ile z tych kodów znowu mają? Też ludzie to naprawdę czelności. Ja to właśnie, ja to się boję, ja to jestem szczery, ja tam ludzi nie robię w chuja, ale nawet jeżeli, ja bym się bał, bo właśnie ktoś taki gdzieś pójdzie po mnie do kogoś i później pójdzie opinia, że Piela kurwa jest pojebany, rozpisuje tak, tak, tak i tak i namawia ludzi na prowadzenie skody. Staram się ludzi pytać, czy coś są, nie? Powiem tak, ci kratyna zawsze idzie, zawsze i amen. Zalecam, mówię, D3, żeby szła, ale pisze, zbadaj poziom D3. Bo zbadaj sobie po prostu, raz w życiu zbadaj i zobacz, jak to wygląda, tak? Czy te 4 czy tam 6 tysięcy jednostek, ile tam jest, ma wpisane, czy nie za dużo, nie za mało. To wiele nie kosztuje, a zbadaj. Omega. Tak. I amen. No. I nic więcej. I mówię, ale witaminy trzeba, mówię. Jakie z michy wyciągamy witaminy. Wiesz, bo inna jest micha dla Kowalskiego, inna twoja. Ty masz bardziej ubogą, no tak. Michę, szczególnie w przygotowaniu. Na off-sezonie to możesz sobie bardzo mocno naprawić wiele rzeczy. Możesz wpierdzielać tak naprawdę zróżnicowane posiłki. Ale Kowalski, on jest w stanie wyciągnąć naprawdę mnóstwo rzeczy z pożywienia, nie? Z normalnego odżywiania się. A jeżeli ktoś ma jakieś... Ale się zwieszam, kurde, brak kawy strasznie jest. Od rana się spiłem, jest dramatycznie. Jeżeli ktoś mówi, Michał, słuchaj, boli mnie głowa, czy tam, nie wiem, mam taką cerę, tu mi syfy wychodzą i tak dalej, no to zbadaj sobie witaminki, minerały, co tam masz, pod cel, a nie komuś rzucać 40 tysięcy, wiesz, suplementów, oczywiście milion multivitamin, gdzie uważam, że to jest akurat faka z multivitaminami, i tylko pojedynczo, pod... Wiesz, brakuje ci tego, zbadaj to, brakuje tego, zrób tamtą. Chodź, brakuje ci takiej witaminy, to wrzuć mi więcej takich warzyw, takich owoców, wiesz. W tą stronę. Ja to będę podkreślał cały czas. Ja mam inną grupę docelową niż twoi zawodnicy. Mhm. Bo ja mam ludzi, którym mogę to wrzucić. A ty jak masz zawodnika, to nie powiesz, słuchaj, no teraz masz, o, masz tu niedobory witamin, 2 kilo warzyw zjedz. No, a gdzie on, 2 kilo... Rozumiesz, no to nic się nie da. A taki gość na redukcję, jak ma, że 110 kg przypuśćmy i ma do zgubienia 5 kg, 50 kg smalcu, no tak on wpierdzili 2 kg warzyw, to jeszcze na tak wyjdzie po prostu. No. Bo wiesz, bo nie będzie głodny chodzi, nie? Jak on sobie McDonald's jadł. Teraz wiadomo, przekolorowuje trochę, ale ten sens, więc inne różne prace. Powiedz mi, miałeś do czynienia z Milgamą? Nie. To mówię o tym kompleksie witamin w iniekcji B, nie. Z grupy B. Nie. A nie miałeś. Bo właśnie, nie, bo mam i też właśnie już tak, jak się dowiedziałem o tych jelitach, no bo właśnie te witaminy z grupy B to pozytywnie tam kwas foliowy i tak dalej działa pozytywnie na te jelita. No i tak od razu wbiłem ampułkę, tam w ampułce jest 2 ml. No i tak się właśnie zastanawiam, wiadomo, że to muszę zbadać, żeby jakie dawkowanie dobrać do tego, ale tak właśnie chciałem z góry, czy nie miałeś tam jakoś tam określone. Ja ci powiem, mniej więcej. Witaminy z grupy A musiałbym iść. Ja mam iniekcyjne. Iniekcyjne mam. Jak? Ja mam iniekcyjne witaminy B w zaszykach. A jeżeli chodzi o. Kurde, teraz mi. Musicie poczekać. No to sekundę. Pójdź, ja tutaj zareklamuję. Michał poszedł. Ja tutaj was zareklamuję, że z moim kodem na Muscle Power macie 10% zniżki, Wojtek, 10. No. Michał tam wyciągnął z lodówki. Tak, z lodówki. Hormony wyciągnął. No. Czekaj, ja ci pokażę. Ja mam, tu jest Neurowit. To są tabletki, jak masz ciężki czas w życiu. To ci skład musiałbym przeczytać i tutaj.
Kurde, gdzie to jest? Neurowid. Neurowid. To jest, jeżeli masz problemy z nerwami, masz ciężką sytuację, odpierdzielisz sobie po prostu i głowa lepiej chodzi, ale jeżeli jest naprawdę już średnio... Ale widzę, że ten neurowid to jest B1, B6, B12. Tak. To jest taki, tylko w bardzo dużej dawce, wiesz? No to ja mam to, co właśnie teraz pokazać, milgammę. Tak, takie cudo. No i ile uważasz, że ja to suplementować? Ja waliłem całą. Ale co waliłem, ile? A ja to brałem w celu, żeby układ nerwowy, wiesz, bo pomyśl szczerze, jak siłownię zamykałem, to ja to stąd to mam po prostu, bo ja tak siadłem, bo on, witaminy z grupy B, tak jak wyczytałeś, one wpływają na układ nerwowy po prostu, trochę oszukują głowę. Wiesz? Mm-hmm. I człowiek się lepiej czuje po tym po prostu. I ja tylko w tym celu brałem. Ja to tam akurat to znalazłem, prawda? Bo się tam nie odnosi. Ja też całą ampułkę, ale muszę iść to przebadać, całą ampułkę, czy bo tam jest 2 mililitry. Chyba nie? 2 mililitry? Tak. Co 12 dni? No. Bo tam no to jest dosyć sporo. Wiem, że tam kiedyś dałem to podopiecznemu. Jeszcze się tak wtedy średnio znałem. Dałem mu to, no mówię, bij, nie? Ja mówię, bij. No i on bił, kurwa, tą ampułkę chyba co 2 dni. Jak poszedł na badania, to tam były chyba po 600-500% normy. Tu jest bardzo duże stężenie. I to właśnie o to chodzi, żeby oszukać trochę banie, jeżeli chodzi o układ nerwowy, o regenerację układu nerwowego. Naprawdę, połączenia neuronalne, rewelacyjna sprawa jest. Ja więc chyba sprawdzałem to. Właśnie ja te dwie rzeczy mam z czasów, jak siłowie musiałem zamknąć, bo uwierzę, że trochę siadło na dekiel, nie? Wrzuciłem sobie wtedy. I działało, było taki, wiesz. Jeszcze jakoś chyba, nie wiem, czy to jest mit, czy nie, ale jakoś pozytywnie też na właśnie na ciśnienie nadgarstka. Coś chyba na drętwienie rąk, coś też to ma tam jakieś oddziaływanie. Te witaminy z grupy B. Zresztą witaminy z grupy B mają mnóstwo właściwości. No to tak, witamina C. No. Tak, witamina C jest na wszystko. B5 na pewno działa fajnie na przeciwzapalnie oraz na cerę działa dobrze, tylko nie można jej za dużo stosować, dlatego jest taki patent, że jak masz dużo sebum, łoju, to wrzucasz sobie B5 i do tego acetyl-L-karnitynę. I wtedy ten łój się szybciej rozpuszcza, tak w dużym skrócie mówiąc. I w większości chłopaków, to szczególnie mulatów tam, jakim mają 16 lat, to te pryszcze, te zmiany skórne powinny znikać po prostu. Mogą znikać. Nie? To jest taki patent. Potem wyprodukowano suplement o jakiejś tam nazwie. I jest to sprzedawane jako suplement. A dużo taniej wyjdzie, jeżeli samemu sobie pójdziesz kupić B5 i L-karnitynę po prostu. I dawki są B5 bodajże jest 650 mg, a acetylo L-karnityny 250 i dwa razy dziennie wystarczy. I faktycznie pomaga na zmiany skórne. No to mam można takim stakiem, a nie od razu Izotek. Ja chłopaka mam na siłowni. Słuchaj, gdzieś tam 3 czy 4 mu wyskoczyły. No dosłownie, jak się dobrze przypatrzysz, to tam coś ma, nie? I on mówi, że Izotek wrzuca. Ja mówię, słuchaj, to masz, powiem ci tak, koszulka kosztuje 100 zł, a ty chcesz za nią, pomimo, że i tak ci ją sprzedadzą za 100 zł, ty chcesz dać 1200. Tak. Ja mówię, to działa na tej zasadzie. Mówię, jeszcze będziesz miał skutki uboczne, nie? Szczególnie jak będzie bez dużej bomby, bo chłopaki na większych cyklach nie odczuwają tak bardzo slajdów Izoteku. Ale naturalne osoby bardzo. To ja mam sprawdzone już. Bo przynajmniej ja, wiesz, ktoś może być na cyklu i czuje Izotek, że czuje się przybity jak w łodzi dechy. No ale ja mam to, z obserwacji moich wynika, że osoby, które są na bombie, powiem tak, dużo lepiej to przechodzą niż naturalne osoby. U naturalnych faktycznie czuje się fatalnie, jak zdeptany. No. Więc czy dla 5 syfów opłaca, dla pozbycia się 5 pryszczy? Nie, tu niech mydło szare kupi, a nie się jakimś gównem myje i temu zejdzie po prostu. Niby śmieszne, tak. Ale bardzo prawdziwe, nie? No tak, To też nie wiadomo czego, bo może być od wątroby, bo na przykład wątroba wywala toksyny, bo sobie z czymś nie radzi, prawda? Niekoniecznie to musi być dihidrotestosteron, prawda? Jest dużo, może IGF mieć wysoko, bo dojrzewa i nie wiem, ile ma lat gość. Ale to już. Następne pytanie, pani, bo ja mam 18% baterii.
Nie no, już właśnie zrobiliśmy wszystkie. Zrobiliśmy wszystkie. A, to luksus. Fajnie siadło. Materiał na prawie 2 godziny. Jasne. No to nic, Michał, chyba musisz ładować baterię, bo cię czeka druga rozmowa. Się tutaj Po drugą rozgrzałeś. zaraz. Już mam w domu. Dzięki wielkie za poświęcenie czasu. Oczywiście w opisie do filmu będzie kontakt do Michała. No Michał może tam znajdzie jeszcze jakieś 2 wolne miejsca ostatnie albo na dwie, prowadzenie. albo nam jest, bardzo Albo nam jest. więcej. No. Powiem wam, że jest, o dobra, nic, już kończę, pogadam i gadam. Ale bardzo, bardzo odczułeś, nie? Ten okres teraz taki, mniej masz klientów? Ja powiem ci, że tak szczerze, no mniej, mniej, ale podejrzewałem, że będzie o wiele gorzej. Tak, tak, tak. Ja, był taki moment, i to jeszcze w tamtym roku, był marzec, były wakacje, mówię, a po wakacjach się ruszy. I się nie ruszyło, tak jak zawsze. I byłem przerażony, mówię, kurde, no nie będzie nic. I nagle zaczęło wracać, wiesz, nie? Ale był taki moment, że mówię, ja pierdyle, no czeka, trzeba zmieniać branżę po prostu. Ale nie trzeba było zmienić branży. Jest mniej pracy, na pewno. Na pewno jest mniej. Na pewno, no. Ale szczególnie ja mam mniej, bo wiesz, ja mam Januszy, wiesz, w cudzysłowie, nikogo nie obrażając, nie? Tam zwykłych chłopaków, nie kulturystów, bo kulturysta to nawet będzie kamienie podnosił, by nie trenował, a zwykły taki Stefan, no nie musi, to nie trenuje, prawda? Ale to nie jest tak, że jest dramat, ale jest troszkę mniej. Troszkę, no troszkę więcej niż troszkę. Jest odczuwalne to jest, odczuwalne jest, że jest mniej pracy. Tak jak mówisz, kulturysta pójdzie do lasu i będzie tam rąbał drzewo, a no Janusz, jak jest siłownia zamknięta, no to trudno, no to czekamy, aż otworzą. Dokładnie. I Polsat. Tak, wiesz, no ale jak otworzą, to będziemy mieli więcej pracy. Zobaczysz, że no będzie, tak. Będzie odbicie jak ze wszystkim po prostu. Bo teraz zwróć uwagę na to, że naprawdę rynek się już przesycił, wróć, wysycił się. Dużo ludzi zrezygnowało przez ten lockdown. Wiesz czemu? Bo ludzie, którzy załóżmy w naszej branży, układało się fajnie, tak? Zarabia x tysięcy miesięcznie, on sobie kupi samochodzik w leasing, on sobie weźmie biuro, zrobi, on sobie to, wiesz, bo on żyje pan, nikogo nie obrażając po prostu, ale on żyje na x standardzie, nie przewiduje tego, że to pierdyknie, no bo kto by przewidział po prostu. W tym momencie to siada i on już nie ma na leasing, on nie ma na to, nie ma na tamto, nie ma na siamto i kurde, co teraz? Muszę zmienić robotę, bo muszę mieć, bo się przyzwyczaił do pewnego standardu, nie? Życia. A jeżeli ty obcinasz koszta, to nie odchodzi, ale masz świadomość tego, że dzisiaj jest dobrze, jutro jest źle i nie bierzesz sobie mieszkania, dwóch mieszkań w kredyt i samochodu w kredyt, bo wiesz, że jutro możesz, naprawdę mogą klienci nie przyjść, bo to taka praca, wiesz, to nie, my nie zarabiamy, my nie jesteśmy w stanie stworzyć długopisów i je sprzedać. Ty nie wiesz, czy za miesiąc do ciebie ludzie przyjdą, ja też nie wiem. Kumasz, no nie wiemy tego, nie mam takiej pewności, że przyjdą do ludzi, będziemy mieli wypłata co 10 jest i ten super, więc trzeba mieć, ja byłem bardzo, bardzo ostrożny, no i ta siłownia też mnie tam troszkę nauczyła tej ostrożności, ale to co zamknąłem, czekaj, skończę, już wracam. Ale zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zniknęło z internetu. Właśnie, zniknęło trenerów, zniknęło, bo nie dziś. Tak, tak, no. Wiesz, takie osoby jak ja czy ty działamy właśnie, powiedzmy, stacjonarnie, coś tam próbujemy, ale jeszcze jest ta taka, powiedzmy, deska ratunku online, nie? Tak. Znaczy głównie deska ratunku. Ja się głównie teraz na tym opieram, na online i my sobie poradzimy. No a jeżeli, nie oszukujmy się, jest jakaś tam dziewczyna, co robiła treningi po 6 treningów, no i zamknęli dziennie i zamknęli siłownię, no to był wiesz, naturalna selekcja. Online też się troszkę zniknęło ludzi z internetu sporo. Bo ja wiesz, ja to śledzę, nie? Troszkę. Bo ludzie się przyzwyczaili do pewnego pułapu życia. Przyzwyczaili się i nagle nie mogli już czerpać tyle benefitów finansowych z tej pracy, więc poszli do innej roboty po prostu. A przetrwają najsilniejsi. Gdzieś tam na początku tej pandemii ludzie próbowali treningi przez Skype'a, nie? Ale nie, to nie przeszło. Widać, że gdzieś tam było na początku jakiś boom, ktoś tam się ogłaszał, a teraz nawet nie widzę, żeby ktoś się ogłaszał, że przez kamerkę jakieś ćwiczenia. Nie, bo to jest duży nakład pracy, a bardzo małe benefity z tego płyną. Dlatego ludzie rezygnują i odchodzą. I może część ludzi myśli, a teraz zmienię robotę i potem wrócę. To już nie będzie to samo, bo zobacz, ja i ty będę.
My jesteśmy. No. My jakby nie wypadliśmy z tego trybu i teraz ta osoba, która była, odeszła, będzie chciała wrócić i będzie już dużo ciężej. Ale tak jak powiedziałem na początku pierwszego naszego materiału, ten tort jest olbrzymi po prostu. Czy nie mówiłem tego? Może mówiłem, nie pamiętam. Tak, mówisz, mówisz. Że nawet nie wiem, czy prifu rozmawialiśmy sobie, czy tu... Ja na redukcji, jak słyszę słowo tort, to mi na pewno zapada. Tak, jest bardzo duży ten tort i każdy może z niego wziąć po prostu. Tylko, żeby być, wiesz, mieć swoją grupę docelową. Błędem jest, że są ludzie, robią błąd moim zdaniem, że chcą robić od wszystkiego. Chcę być od trójboju, od dwuboju, od sportu walki, od redukcji, od masowania, wiesz. To się tak nie da. Ach, już ma różnych, a to już zły znak. I taką sentencją zakończymy, złotą myślą. Jeszcze raz przypominam, że w opisie do filmu będzie kontakt do Michała. No i jeżeli wam się spodobało, zostawcie komentarz. Zapraszam też do Michała. Michał, coś tam wrzucisz na swój kanał? Uruchamiasz? Wrzuciłem teraz wczoraj o salbutamolu. O. No, także kto nie wie, co to jest sali, to zapraszamy do Michała. Dzięki i cześć. Widzimy się w kolejnym.